Jezus udalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora, a szło za nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei, także z Judei, z Jordanii, z Idumei, z Jerozolimy oraz okolicy Tyru i Sydonu. Szło do niego mnóstwo wielkie na wieści o jego wielkich czynach. To też zlecił swym uczniom, żeby łódka była dla niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby się na niego nie tłoczyli. Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do niego, aby się go dotknąć. Nawet duchy nieczyste na jego widok padały przed nim i wołały: Ty jesteś Syn Boży. Lecz on surowo im zabraniał, żeby go nie ujawniały. Szło za nim wielkie mnóstwo ludzi z Galilei, z Judei, Jerozolimy, z Jordanii. Wielkie mnóstwo. Widzimy Jezusa wobec tłumu ludzi. Jezus przychodzi na świat i w Ewangelii Marka pierwsze zdanie, jakie wypowiada, jest programem jego misji na świecie. Czas się wypełnił, bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Natomiast ludzie, którzy do niego przychodzili tłumnie, mieli swój program i swoje pragnienia. Chcieli być uzdrowieni, chcieli tak naprawdę uzyskać jakiś komfort życia tu na tym świecie. Chcieli mieć chleba pod dostatkiem, nie musieć zbyt pracować, przemęczać się. Takie zwykłe ludzkie pragnienia odnoszące się do życia. I trzeba powiedzieć, że tak jak wtedy za czasów Pana Jezusa, tak i dzisiaj ciągle jest ta sama tendencja. Ludziom o wiele bardziej chodzi o to, żeby właśnie uzyskać zdrowie, mieć coś do jedzenia i tak dalej, niż to, żeby prawdziwie słuchać tego, co jest Słowem Bożym, co jest orędziem o Królestwie Bożym. A Pan Jezus bardzo jednoznacznie i zdecydowanie to głosi, kiedy wysyła uczniów potem, żeby go wyprzedzili, to właśnie z tymi słowami. Bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się. Przyjmijcie prawdę o Królestwie Bożym. Jest to prawda o Bogu, który jest miłością, który nas zaprasza do udziału w swoim życiu. Natomiast jakby z uporem ludzie ciągle szukają się tego, co się wiąże z jakimś uzdrowieniem z chorób. Dzisiaj także są msze z uzdrowieniami, to ludzie się nie mieszą w kościoły. Bo ksiądz ogłosił mszę pokutną, wynagradzającą za grzech i tak dalej. To obawiam się, że ludzi było go o wiele mniej. Ale to jest jedna taka sytuacja, w której jest Pan Jezus. On i ci ludzie, którzy go słuchają, ale słuchają z bardzo określonym nastawieniem. Jest jeszcze spotkanie Jezusa z duchami nieczystymi. One wiedzą, kim jest. Ty jesteś Syn Boży. Ale Jezus im zabrania mówić. Przecież to była prawda. Powiedziały prawdę. Formalnie powiedziały prawdę. Ale jak widać, potem święty Paweł pisze takie zdanie. Jeżeli uważamy, że wiemy, to jeszcze nie wiemy tak, jak wiedzieć powinniśmy. Że nam się wydaje, że coś wiemy. To jeszcze nie wiemy tak, jak trzeba wiedzieć. Duchy wiedzą. Święty Jakub potem pisze tak. I duchy nieczyste wierzą i drżą. Dlaczego drżą? Bo źle wierzą. Wierzą, że jest Synem Bożym, ale nie wierzą w miłosierdzie. Jest jakieś pęknięcie tutaj. I Pan Jezus nie chce, żeby ludzie wiedzieli, że On jest Synem Bożym. Podobnie jak duchy nieczyste wiedzą. On pragnie, abyśmy uwierzyli, czyli właściwie zawierzyli, że On przynosi nam Królestwo Boże, Królestwo Miłości. Że w Nim realizuje się i objawia się pełnia miłość Boga do nas. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał. Co potem się wyraża Jego męką na krzyżu. Nikt nie ma większej miłości na tym, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół. I zmartwychwstania. To jest gestem ze strony Ojca, że objawia, że miłość potężniejsza jest od śmierci. I to jest nowość naszej wiary. Dopiero w tej perspektywie ta nasza wiedza, że On jest Synem Bożym, nabiera właściwego wymiaru, właściwego kształtu. Jest to zawierzenie, które każdy z nas osobiście powinien mieć w odniesieniu do Chrystusa. To nie jest jakaś ideologia, to nie jest jakaś wiedza, która potrafi wszystko nazwać, ale jest to prawda, która rzeczywiście daje życie. Jezus mówiąc, że On jest drogą, prawdą i życiem,
Właściwie mówi, że jest drogą poprzez prawdę o tym, kim jest Bóg i kim On jest i co On przynosi ze sobą, to prowadzi do życia. Jest drogą poprzez tą prawdę do życia. Drogą do pełnego życia. Dopiero tak przyjęta prawda i zrozumiana niesie ze sobą życie. Eucharystia jest tego wyrazem, jest chlebem, którym się karmimy, chlebem na życie wieczne. Chlebem, który już tu daje nam to życie w nadziei, w sakramencie. Pan Jezus nauczając podczas kazania na górze mówi: błogosławieni, teraz błogosławieni, szczęśliwi. Ci, którzy są nawet prześladowani, oskarżani o nie wiadomo co, ubodzy, ludzie, którzy są wyrzuceni na margines często społeczeństwa, już są szczęśliwi, bo poprzez to, co potrafią znosić dla sprawiedliwości, mają już udział w Bożym życiu, w Bożej misji.